Zaczęły mi się trzęść ręce. Nie byłem w stanie sobie osłodzić już normalnie herbaty. Zacząłem siebie oszukiwać. A czego pan najbardziej żałuje przez alkohol? Swojej rodziny. Pierwszej. Ja tak naprawdę przepiłem syna i żonę. Siadałem sobie na balkoniku, kawka, papierosek i piwo. Jak był cały dzień wolny, potrafiłem pić około 12 piw przez cały dzień. Michał Bogdan Piotr to opowieść o ludziach, którzy wpadli w alkoholowy nałóg. Nałóg, który całkowicie zdominował ich życie. Ja przez 22 lata piłem 0,7 dziennie. Osoba, która pije, zaczyna być niewolnikiem tego alkoholu i zaczyna kochać swojego zabójcę. I choć z uzależnienia wyszli lub wciąż z nim walczą, wiedzą, że ta walka to najważniejsza batalia w ich życiu. Alkoholikiem zostaje się na zawsze. Przecież ja mogę wypić jeden kieliszek. Tylko jest taka zasada, że jakby nie ostatni mnie zabije, go zabije mnie pierwszy. Ich historie są przestrogą, bo pandemia, izolacja i samotność sprzyjają zaglądaniu do kieliszka, ale dla wielu ten kieliszek może okazać się drogą bez powrotu. Człowiek się uzależni i wychodząc z domu po pandemii, będzie musiał pójść na terapię. Michał Wiśniewski przez lata prowadził życie rock'n'rollowca. Tysiące koncertów, tysiące spotkań z fanami i, jak mówi, tysiące litrów wypitej wódki. Ponieważ ja przez 22 lata piłem 0,7 dziennie. I tak naprawdę nie piłem tylko przed lotami no wiadomo, w trakcie to oczywiście też nie, czyli jakby piłem bardzo dużo. Tak dużo, że w pewnym momencie jego organizm sam zaczął wysyłać niepokojące sygnały. Ja naprawdę zacząłem opowiadać ludziom, że no bo żona mi słodzi herbatę. Do takich sytuacji dochodziło? Tak, ja nie byłem w stanie zjeść normalnie zupy, ja zamawiałem barszczyk. Ja zamawiałem barszczyk, dlatego że po prostu można było wziąć go w ręce i go wypić. Natomiast gdybym miał utrzymać łyżkę, no to już miałbym problemy. Zaczęły mi się trzęść ręce. Nie byłem w stanie sobie osłodzić już normalnie herbaty. Zacząłem siebie oszukiwać. To był bardzo trudny moment. Bo w momencie, kiedy zaczynasz oszukiwać samego siebie, no to i masz tego świadomość, no to już musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy twoje wartości pokrywają się z tym, co robisz. A kłamstwa nie zniesę. 6 lat temu znalazł własny sposób na uzależnienie. Ja się zaszybam. Wszywasz tabletki pod mięsień pośladkowy. Więc ja trochę się śmieję, że tyłek mój wygląda jak u wikinga, jak po bitwie, ale z drugiej strony ja naprawdę co pół roku, akurat ja robię to co pół roku, mam tą możliwość odreagowania co jakiś czas. Choć przez specjalistów krytykowana, dla Wiśniewskiego ta metoda okazała się jednak swego rodzaju wybawieniem. Mi się kiedyś wydawało, że nigdy nie mogę zagrać koncertu na trzeźwo, bo to jest absolutnie nie do pomyślenia. Nagle się okazało, że te koncerty wychodzą lepiej niż po tej setce. Więc nauczyłem się inaczej żyć i zacząłem za tym tęsknić. I za każdym razem, przy każdej wszywce, wszyscy mi powtarzają: Michał, ale ty nie pijesz tyle, ty się dobrze zachowujesz, tam generalnie nie musisz się zaszywać. No muszę. Robię to dla siebie, bo potrzebuję ja takiego bacika. Bez alkoholu da się żyć i to nawet w świecie szeroko pojętego show biznesu. Ostatnio kolejną rocznicę abstynencji świętował brytyjski aktor Anthony Hopkins.
Odtwórca roli Hannibala Lectera w Milczeniu owiec zamieścił w mediach społecznościowych takie nagranie. 45 lat temu odbyłem rozmowę z osobą na odwyku. Byłem prawdziwą katastrofą. Mogłem być bliski śmierci. Nie jestem z tego dumny. Na szczęście pojawiła mi się myśl w głowie, czy naprawdę chcę, aby moje życie tak wyglądało. Od tego czasu wiele się zmieniło. Teraz jest cudownie. Pamiętajcie, nie poddawajcie się i walczcie o siebie. Tę walkę toczy codziennie Bogdan Urban, zegarmistrz, prezes Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Socius. Choć bardzo by chciał, wie, że czasu już dziś nie cofnie. Ja w swoim życiu miałem kilka takich sytuacji, gdzie ktoś, kto by miał to ocenić, powiedziałby, bydle takie, że już się gorzej nie da. A czego pan najbardziej żałuje przez alkohol? Swojej rodziny. Pierwszej. Ja tak naprawdę przepiłem syna i żonę. Pierwszy raz do kieliszka zajrzał już w szkole podstawowej. Ucząc się zawodu też popijał. Potem wódka na zegarmistrzowskim stole pojawiała się już regularnie. Zacząłem pracować w miejscu takim, gdzie alkohol był na porządku dziennym. To był zakład, w którym był zegarmistrz, jubiler, optyk. I tak naprawdę były to też czasy, kiedy przyzwolenie społeczne na picie było normą. Obojętnie, czy ktoś był trzeźwy, czy pijany w pracy, nie robiło to większego wrażenia. Grzech młodości odpokutował. Na trzeźwo żyje już 18 lat. I choć wydawałoby się, że na dobre wyrwał się ze szponów uzależnienia, nic bardziej mylnego. Doskonale wie, że alkoholikiem jest się przez całe życie. Przez te 18 lat nie wziął pan do ust grama alkoholu? Grama. Nie zjadł pan cukierka z wódką? Nie. W momencie, kiedy zdarza się taka okazja, towarzyska gdzieś tam, gdzie jestem, to jeżeli są jakieś rzeczy, o których ja na przykład mogę nie wiedzieć, słodycze, to pytam. Pytam, czy to jest z alkoholem, czy nie. To wcale nie przesada. To sposób na to, by znów nie sięgnąć dna, by kolejny raz nie stracić tego, co najważniejsze. To uzależnienie przyszło dlatego, że ja nie miałem patentu na życie, nie potrafiłem sobie poradzić z emocjami. A alkohol jest tak podstępny i tak niebezpieczny, że w ciągu kilku dosłownie sekund zamienia zły nastrój, zamienia jakieś negatywne myślenie na zupełnie odwrotną sytuację, kiedy po pewnym czasie tak naprawdę osoba, która pije, zaczyna być niewolnikiem tego alkoholu i zaczyna kochać swojego zabójcę. I to jest ta pułapka. Dziś przed tą pułapką przestrzega innych. Czasy są szczególnie trudne. Pandemia, izolacja, brak planów na przyszłość sprzyjają sięganiu do kieliszka. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, ponad połowa badanych w tym okresie doświadcza pogorszenia stanu zdrowia psychicznego, prawie 30% pije alkohol w sposób ryzykowny, a 15% zwiększyło spożycie alkoholu. Alkohol tak naprawdę nie załatwia nic. Nie załatwia nic, a może doprowadzić do tego, że człowiek się uzależni i wychodząc z domu po pandemii, będzie musiał pójść na terapię. Ważne są też te okoliczności, w jakich ja sięgam po alkohol. Czy przypadkiem alkohol nie służy temu, żeby pozbyć się czy zmienić jakieś nieprzyjemne stany emocjonalne? Czy nie jest przypadkiem tak, że ja czuję jakiś podwyższony poziom lęku, niepokoju, nazwalibyśmy to jakiegoś nieprzyjemnego stresu i usuwam go przy pomocy alkoholu, czyli nie rozwiązuję problemu, nie sięgam do sedna mojego stanu emocjonalnego, tylko go usuwam. Wygumkowuję go przy pomocy substancji psychoaktywnej, która znajduje się bardzo często w eleganckim kieliszku z winem, prawda? Takie zamiatanie pod dywan trochę. Tak, zamiatanie pod dywan. Nic tak dobrze nie służy zamiataniu pod dywan jak alkohol, przynajmniej w tej pierwszej fazie picia. Swoją terapię przeszedł też Piotr Gustowski. 4 lata temu narodził się na nowo, na trzeźwo. Alkohol wtedy, z punktu widzenia, wszystko mi załatwiał. Wszystkie smutki, wszystkie problemy, żale, jakieś nagrody. To dla mnie był jakiś sukces, to oczywiście był alkohol.
Procesu trzeźwienia nie ułatwia mu lockdown. Trudno teraz o bezpośrednie spotkania z przyjaciółmi, którzy pomagają w wychodzeniu z nałogu. Pozostaje jedynie liczyć na samego siebie. Ja dotknąłem swojego dna. Wiem, co to jest. Nie chciałbym tam tego żyć. Nie chciałbym w życiu tam do tego wracać, do tamtego życia, w którym byłem, bo ciężko mi o tym mówić. Jak sobie przypomnę, to naprawdę jest mi przykro bardzo. Jest mi niedobrze. To jest to miejsce, w którym żeśmy tu się chowali przed policją. Wcześniej to tu spotykał się z kolegami od kieliszka. Pił w ich towarzystwie, ale i samemu. Partnerka pracowała niedaleko stąd. Tylko patrzyłem, jak tylko wyszła z domu o godzinie 6 rano. Patrzyłem się przez balkon, czy już przeszła dosyć daleko. Wychodziłem z domu, naprzeciwko bloku był sklep Kaunwa. Ja zabrałem 2 czteropaki. Siadałem sobie na balkoniku, kawka, papierosek i piwo. Jak był cały dzień wolny, potrafiłem pić około 12 piw przez cały dzień. W nałóg wpaść jest niezwykle łatwo. Trudno wyczuć za to moment, kiedy przekracza się granicę. Jeszcze trudniej zza tej granicy wrócić i podjąć walkę o nowe życie bez alkoholu. Przez pierwsze 4 miesiące w mojej głowie absolutnie nie było czegoś takiego jak nie pić do końca życia. Absolutna bzdura. Nie ma takiej możliwości. Ja wiedziałem, cały czas uważałem, że w momencie, kiedy skończę terapię, lekarz, który był szefem przychodni, napisze mi, że pan Bogdan Urban skończył terapię, jest zdrowy, może pić. Takie było moje wyobrażenie, co było absolutną bzdurą. Czasami nie mam takie nawrot. Takie nawroty, przecież mówię, w tej chwili nikt mnie nie kontroluje. Nikt mnie nie bada alkomatem. Przecież ja mogę. Przecież ja mogę wypić 1 kieliszek. Tylko jest taka zasada, że jakby nie ostatni mnie zabije, tylko zabije mnie pierwszy. Jednego dnia się napiłem 1000 po tej pierwszej wszywce. Następnego dnia się super czułem, no wiadomo co to 1000, prawda? Ale już 5-6 dnia wypiłem tą butelkę. Już znowu poczułem się źle. I znowu trzeba było się zaszyć. Znaczy nigdy nic nie musisz. Ale brakowało mi, zacząłem pamiętać stan trzeźwości i zacząłem za nim tęsknić. Małgorzata Nowicka-Aftowicz, Polsat News.